Ma ze strony Tawki nas 252 odcinek sezonu 7. Będziemy trochę też robić tutaj ten magazyn tego wszystkiego na razie. Dzisiaj bez słuchawek chcę to robić, ten mój zwyczajny te rzeczy robić bez słuchawek, bez... Chcę bez tego po prostu wszystkiego. Też jeszcze minimalnie jest na... Mogę w sumie zbliżyć trochę. Będzie łapało? Czy mi w ogóle... Dobra, jest. Ja, że mi w ogóle dźwięku nie łapie z Minecrafta, łapie mi z Minecrafta. Ściany drzew, o, trochę urosło. Ściany, diamenty mamy. W sumie mogę na razie enchanting zrobić, później będę się zastanawiał nad tymi rzeczami innymi. Jestem patrzę na tych dwóch aspektach z procesorami. Czy... No piątka też ma 6 rdzeni, 12 wątków, nie jak 4 rdzeni, 4 wątki. Ale też druga zastanawiająca się rzecz, że mogę niby mieć też na promocji za 699 zł Ryzen 7 2700 bez X-a kupić i kupić po prostu z rodzicami, uzgodnić i mieć, bo na razie kupiłem ten jacka Bluetooth, taki ten, że do komputera to pod, nie, do jacka podłączam to. Do słuchawki mam pęknięte, ciąg dalszy to od tego jest. Słuchawki będą pewnie też zmieniane, ale to jest tak przyszłościowo. Na razie bym chciał tutaj zmienić tą obudowę i mieć już święty spokój z obudową na kilka lat pewnie. Kilka lat. To chyba jest pojemne jako tak, więc to mi powinno starczyć w takim stylu. Jestem już po obiecie takim swoim, tak zwanym, więc I guess jest dużo rzeczy, co już jestem. Bo już jest to poniedziałek, nie niedziela, tylko poniedziałek. No. Czy coś jeszcze? No nie. Chyba to w tym stopniu tyle, co miałem mówić. Proces po prostu nie wyrabia z tym, co ja tworzę i tak dalej. To myślę, że grafika może przy względach swoich. Powiedzmy shadery to wszystko, ale tutaj jest niższa bardziej procesor, bo już ten procesor nie wytrzymuje ze względu na to, że trochę go użytkuje, ze względu na to, że to, nie wiem, jest używany przez te swoje lata, przez to wszystko. No masz 2 lata, teraz będzie mu wchodziło. Normalnie. No, już te 2 lata będzie miał na luzie, więc no. Tylko muszę te niektóre rzeczy po prostu pozmieniać, że coś po prostu nie wyrabia. Jeszcze grafika, to grafika chyba ona będzie na samym końcu, chyba. No to będzie chyba grafika na samym końcu już, tak względem tego, że jeszcze wytrzymuję to tam, nie muszę już pochopnie zmieniać, ale tam myślę się, że ta grafika, no nie, no ona się już psuje, że już będzie trzeba wymieniać, bardziej dać na pierwszy slot PCI Express raz 16 powiedzmy tego RTX-a, na drugi dałoby się no chyba raz 8 by się dało tego GTX-a i by były te dwie grafiki, które by się łączyły z tym wszystkim. Powiedzmy GTX byłby pod OBS-a typowo. RTX pod gry, pod to wszystko, pod FPS, ale pewnie jakby trzymać takie FPS, to wszystko, no to procesor też musi być na jakiś sposób silny, na jakiś sposób tak wystarczający na to wszystko, bo jeżeli będzie słaby procesor, to grafika nie będzie mogła z tego ciągnąć tak pełnej potencjalności. Z tego co przychodzi z mocą grafiki, po prostu, że grafika jest mocna, powiedzmy 8 giga RAM-u, powiedzmy coś w tym stylu, no to kosztuje trochę, wiadomo, grafika będzie kosztowała też no, te czasy, wiadomo jakie, i te czasy, gdzie bitcoinerzy muszą kupować grafiki, no to niestety, ale jest ciężko dorwać grafiki. Jeżeli by trafił, to jeszcze bitcoin jeszcze pewnie by kupowali, no to jest takie, poważniejsze jest nawalenie bitcoinami
i później psuje się grafikę, później no nie działa już, no to trzeba wywalić i takie tam. Im to może się zwróci, może nie, ale bardziej, jeśli byłaby wtedy ta przystępna cena, co by było, no to rodzice pewnie sam by się nie zastanawiać, tylko bym wziął, bo jest silniejsza od niby z tego RTX, no tak, kosztuje potencjalnie mniej, kosztowała, nie wiem jak teraz będzie kosztować, to jest po 3000 już, ale potencjalnie mniej kosztowała od RTX 2080 Ti, czy nawet od 2080 RTX, więc była po prostu tańsza względami, a też miała 8 giga RAM-u, bo chyba RTX ten, tamten miał chyba też 8 giga RAM-u, albo 12. Jak miał 12, no to w sumie, no to wiesz, że jest RTX 3070, ale nie ma ich w ogóle na stanach, w ogóle nie ma na stanie ani żadnej grafiki. Jak jest, no to jak kiedy wyda się 5-7 tysięcy, no to jak, nawet jakby była śmieszna sytuacja, nawet jak miałbym kurat pełnoprocentowy, powiedzmy, na grafikę i to dobrze by staniała, powiedzmy, nie wiem, RTX by, powiedzmy, 3070 kosztowała 300, a powiedzmy, jakby kod pełnoprocentowy by kosztowała, powiedzmy, 2900 lub takie, jakby na 2000 kosztowała, to by była mocniejsza od RTX 3060 Ti. A miałby jeszcze 12 giga RAM-u, czyli troszeczkę do przodu jest o wydajność. Po prostu no to byłoby tak lepiej, ale nawet mieć taki kod promocyjny to jest ciężko, nawet jakby był kod promocyjny, to ciężko dorwać tą grafikę, powiedzmy, do kupna po prostu, bo w tych sklepach wszystkich X.com, L, czy nie wiem, czy nawet Computronic teraz nie ma ich, no to jak dorwieć się taką grafikę? Nie dorwieć się po prostu, bo jest niby nie doszło do nas jeszcze, tak, do po prostu do Polski, tak jak z Xboxem nie przyszło. Mam Xboxa własnego, cieszę się z tego, a jak niektórzy by chcieli, powiedzmy, nie wiem, jak mój kolega może, nie wiem, on jakoś może nie umie na padzie grać, cieszę, wystarczy nauczyć się chwilę posiedzieć na padzie. Ja też pierwszy raz jak gram w Rocketa to nie umiałem, ale musiałem się na chwilę poćwiczyć i to tyle. To nie jest takie, o, bo to jest trudne, bo to jest tak ten. Może nie jest tam na tej klawiaturze gra i tak dalej, ale wystarczy spróbować. Spróbować tego, że może się uda. No kurna, może sobie do mnie przyjść, pograć sobie na Xboxie i sobie sprawdzać. I w inne gry, takie jak w Battlefronta, bo mam tego Game Passa, no to spoko, ja się cieszę, bo mam Game Passa, bo względem tego, że jest dużo w ogóle nowych rzeczy, nowych, powiedzmy, nie wiem, jak jeszcze gry ekskluzywne wychodzą, a ja będę chciał sobie grać na Game Passie po prostu, bo tak, o, no to teraz ja tylko mogę zyskać sobie to, że mogę po prostu sobie pograć, nie muszę wydawać, a później jeśli będę chciał więcej grać, jak ja spodoba mi się grę, no to po prostu kupię tą grę i tyle i nie będzie jakieś przeskaczające mi w tym, żeby kupić sobie taką później grę. Ale nie wiem, to jest tylko moje takie podejście, to co sądzę, bo teraz kupiłem na Bluetooth. Później ramię do ramię do tego do monitora. Czyli przenieść go stąd, jak widzicie, czyli tu. Przenieść ją na drugą stronę, czyli mieć po tej stronie, powiedzmy, jak pokazuję wam, może ręką, może nie, po tej stronie mieć ten monitor, żeby patrzeć nie tak, tylko tak po prostu, że będę miał z boku bardziej widoczne to wszystko. To da się zrobić na easy. Później, powiedzmy, trzeci monitor wejdzie, no to będzie siedział po tej stronie, co jest teraz monitor ten. Jest już wszystko spoko, tylko cena. Cena po prostu, czego ja chcę, no to nie kosztuje tanio. Bo powiedzmy, bym chciał tego, no, powiedzmy, zmienię monitora, no to ten to jest 24 cale, tam mam tutaj 27, jeszcze jest w tym, FreeSync'iem chyba, no, a FreeSync'a nie, w sumie nie pamiętam, bo gdzieś, to chyba ma do AMD-ka, do kart tych, teraz nie pamiętam, ale to jest chyba FreeSync,
Bo G-Sync to jest tak, to jest. Dobra, no to już wiem. Do undecków niby kart, ale utrzymuje niby mi 144 Hz na karcie, którą mam. Minie teraz rok karty, no. To zmienię w marcu lub w kwietniu. Minie już rok. Gdzie tą kartę mam, ale jeszcze pamiętam, że wymagam trochę od swojej grafiki, jeśli tak. Musi mi montować, musi mi dawać FPS do Minecrafta, do OBS-a. No to to wszystko tak z biegiem czasu to wszystko kosztuje, bo grafika musi być o taką mocno, o, że o, musi wszystko ciągnąć na najwyższych detalach. No szczerze, patrząc na to, że ja teraz bardziej gram i nagrywam te rzeczy tak. Jak to tak powiedzieć zdrobniale, że wow, że tak nagrywam i tak dalej. Może w sumie sobie obniżę mikrofon, będę miał bardziej głos tutaj. Spoko jest. Ten mikrofon działa. Grafika na swój sposób działa, ale żeby jeszcze bardziej była wydajniejsza, żeby komputer był wydajniejszy, no to za mocniejszą wydajność trzeba już płacić, powiedzmy, no nie małe pieniądze. Nie bym, że nie małe. To się liczy już, no trochę w tysiącach tak naprawdę, bo grafika 3 koła, licząc to jeśli wyjdzie. Procesor powiedzmy 700 zł, jeśli by się tego Ryzena kupowało, no to już wszystko jest droższe, bo Ryzen nowy, nie nowy, ale Ryzen, czyli nowy procesor po prostu, że no powiem tak, na swoje potrzeby, swoje wszystko, no to potrzebuję z tego Ryzena bardziej, bo mam 2 lata procesor już, nie wyrabia, już ciągle na 100% jest używany, nawet ja teraz nie miałem słuchawek, to ja słyszę bardziej wentylatory od chłodzenia wodnego niż reszta komputera, bo wentylatory, wiem jak pracują tamte od Silentiuma PC, ale też mam Silentiuma PC, ale to jest tak, że jeśli komputer uważa, że ma za duże obciążenie, to weźmie tę pompę, wentylator, no to wszystko na podkręci. To, że naprawdę jest używany taki zasób, tak mocno zużywany jest na względem tego użytkowania i to podbija wszystko te, wszystkie te. To zmieniam tylko po to, że już ma te swoje lata. Mi się popsuł przycisk od powera, więc zamieniłem na reset. To jest takie, zaczyna się wszystko psuć, wszystko to co, no. Prawda, ma 3 lata około już nawet, jak nie 4 powoli. To miało prawo się zepsuć po jakimś czasie, po jakimś tym całym użytkowaniu tej obudowy i tak dalej. Nic nie jest zawsze na zawsze, żeby nic nie jest na wieczność jak komputer. Może te, które są ledwo używane i to z nie mogę wskoczyć. What the hell? Dlaczego miałem wskoczyć? Czy mi coś seriously przeszkadza i ja nie mogę? Wait. Nie mogę doskoczyć, brawo ja. No brawo ja. A jeśli to za tym, to teraz doskoczę magicznym sposobem, tak? Jeśli wcześniej na dzisiejszy odcinek. What the? Nie rozumiem swojej spacji teraz. Aha, teraz doskoczę na luzie. A tak to nie doskoczę. Fajnie, fajnie się komputer bawisz. Dobrze mi też nie ucinasz na Minecraftie FPS-ów i na Windowsie. Dobra, mówiąc no po prostu. Czym ja już tak nie wiem, zakończyłem tak temat i takie, co ja mówię? Po prostu niektóre rzeczy, które ja potrzebuję, no to nie wiem. Nie wiem jak mój kolega, może mój kolega ma mocniejszy komputer, ale nie wiem. Nie mówią mi chyba specyfikacja, ale chyba ma monitor dalej 60 Hz. I uważa, że nie ma zmiany płynności na 140. Tak, jest zmiana, jeśli przechodzi z 60 FPS-ów na 140. Mój drugi monitor ma 60
hercy, jeśli gra na 144 próbując, to teraz jak stawałoby mi się to, jakby miałbym lagi na powiedzmy nagrywaniu swoim, że ej, czy mi przypadek nie laguje, czy coś w tym stylu, tak jakby mi się tak zdawało, tak naprawdę nie laguje, bo jest 60 FPS jest na odcinku, tylko po prostu zmiana FPS-ów w monitorze, czy bardziej mówiąc odświeżaniu monitora i bardziej ile może to wszystko wygenerować, no to jest ta zmiana taka, że widać, że ile to jest FPS-ów i tak dalej, no to tam, ale trzeba pamiętać o tym, że jeszcze grafika tanio nie wychodzi za to, żeby powiedzmy taką ci już trzymała, powiem tak, na chwilę obecną moja grafika kosztuje 1300 zł, gdzie kupiłem powiedzmy, to ja już zbieram chyba pieniądze, no to za 500? Maksymalnie 600 zł, a teraz nie no chyba, nie, 489 zł, czyli 500 zł po prostu, a teraz na tą samą grafikę prawie 1300 zł, no to jest takie, okej, no to trochę dużo, to tak naprawdę teraz mój komputer zdążył przez tą grafikę, dyski jak dyski, nie wiem, by to jest Samsung kosztował 350. Dysk mój, ten drugi 250, no to jest mamy 600 zł, płyta 400, to jest 1000. 1000 zł mamy, zasilacz 200, powiedzmy 70, no mamy 1270, procesor, który kupowałem kiedyś, no to 450 zł, no to mamy 50, to jest tam ten, no to jest 20, wait, chyba będzie to się, muszę sobie dobrze policzyć, bo jeśli się walnę w kubkę, no to będzie śmieszne. Mamy 1270 i 450 dochodzi nam za, powiedzmy, komputer. No wait, powiedzmy 450, no to mamy 1450, 600, 720 zł, czyli 1720 zł za komputer. No chudzenie 300 na luzie chodzi, 350 kupę, no to mamy już 2000 tak naprawdę za kompa. Tak naprawdę jeśli kiedy ja zbieram i składam, no to obudowa ile? Chyba też 300 kosztowa, no to 2300 mamy, czyli około tych 3000 mamy kompa, czyli no to wtedy chyba było, gdzie to był najtańszy Ryzen niż te Ryzeny chyba następnych generacji. Te są tanie w porównaniu z jaką wydajnością mogą te inne dać, ale muszę się zastanowić na to, porozmawiać z rodzicami, że taka jest sprawa, że ten nie wytrzymuje procesor tyle i tyle lat ma. Tyle, on chyba był w styczniu kupowany, czyli mu teraz mamy luty, no to styczeń, albo to był w styczniu, albo w lutym. No nie pamiętam, że to kupowało. Jeśli to kupowałem, to nie miałem konta na XCOMie, żeby powiedziało mi jak, za ile kupiłem. Nie pamiętam tego. Ale na pewno, bo już około, na pewno 2 lata może minąć. Minęło już, bo chyba w 2019 był, lub 18, nie pamiętam. Ale chyba w 18 taką Ryzena miałem, na 3 lata się powoli stacza na to, że już ma te swoje lata rzeczywiste, że może się nie wytrzymać. No, bo ciągle jechany, ciągle z niego jadę, bo montuję filmy, żyję go na 100%. Robię coś innego, żyję na 100%. On jest, jak jest włączony, to nie ma jak się zużywać. Jeśli jest włączony, no to on ciśnie po 70, po 100%, więc jakby to, co robię, to co ten, czy mam lekcję online, czy nie mam lekcji, no to on zawsze będzie pod 100%. On po prostu, jestem czterorodzeniowcem trochę, już nie domaga w tych rzeczach, które ja mu wymagam, że halo, masz tak człowiek, tak działać, koniec, kropka, po prostu jako pora minęła świetności, po prostu on już nie wyrabia w tych swoich aspektach, gdzie ja mu każę, żeby jeszcze wyrabiał cudem jakim, no to no bo powie już nie, człowieku, uspokój się, bo ja się nie wyrabiam, po prostu jest jakby słaby pod względem tego wielozadaniowości,
która mu nakazuje, że masz wytrzymać koniec, kropka. Jeszcze mógłby być mniej 100%, jeśli by nie użyła takiego darmowego programu do ściszania z Minecrafta tego wszystkiego, no to jeszcze mógłby być troszeczkę troszeczkę mniej przysłużony, ale jeśli teraz używam, no to procesor znowu podchodzi pod te 100% i tak dalej, nie zauważyłem, więc no. Co, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, hej hej!